Witamy w HTV. Po wygranym meczu z Garbarzem Zembrzyce 2-1 rozmawiamy z trenerem Hutnika Andrzejem Paszkiewiczem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, może tak na początek od pana po prostu dwa słowa na temat tego, jak pana ocenia to spotkanie. Ciężko ocenić takie spotkanie. Mam nadzieję, że zrobię to dwa razy, pierwszy i ostatni, bo chyba pewnie prędzej czy później wysiądę na serce, jak tak będziemy grać. Na szczęście z happy endem, ale no, ciężko powiedzieć, co się stało. No, mieliśmy masę sytuacji, marnowaliśmy je notorycznie. Nie wiem, z czego to się bierze, bo pracujemy bardzo mocno nad tym elementem i pracowaliśmy w okresie przygotowawczym i teraz cały czas poświęcamy i to. I wypisz, wymaluj niektóre sytuacje, które są w treningu i po prostu, nie wiem, może ta presja, którą ja staram się do tej pory i starałem się ściągać z chłopaków, może oni to czują. Może się blokują po kilku sytuacjach nieszczelonych. Mam nadzieję, że teraz już to pokonaliśmy, bo już nawet na ławce się śmialiśmy, że to chyba jakaś klątwa jest. Trzeba iść do jakiejś cyganki to ściągnąć, bo no jest coś niebywałego, naprawdę. No to jest sztuką stworzyć 20-30 sytuacji, w tym, nie wiem, 7 sam na sam. Już tak liczyliśmy tam z boku. No ale też sztuką jest nie strzelić tego wszystkiego, także... A co wpadło? No można było zobaczyć, prawda? Coś z przypadku. No ale no taki los jest przekorny, czasami lepszy. Lepszy wygrywa w bólach, a nawet czasem nie wygrywa. No jakby zawsze wygrywał lepszy, no to nikt by nie chodził, nikt by nie kibicował, bo nie było emocji, a dzisiaj było chyba ich troszeczkę aż za dużo. A co do zmiany w składzie podczas meczu, nie brakowało na przykład Michała Gui, który jest kontuzjowany, którego nie było? Oczywiście, że tak. No, każdego zawodnika, który grał do tej pory w pierwszym składzie, jeżeli on wypadał, to widać jego brak. No ale myślę, że mamy na tyle mocną kadrę, że ci, którzy dzisiaj grali, no chociażby po tych sytuacjach, tak, czyli zrobili swoją robotę, ci, którzy grali w środku pola, bo mówimy teraz tutaj, że w tej formacji nam zabrakło Michała, no to dostarczyli te piłki tam, gdzie trzeba, prawda, więc tutaj nie możemy mówić, że aż taki był brak Michała. Wiadomo, jest to kluczowy zawodnik dla naszego zespołu, ale mamy mocną kadrę, nawet dzisiaj na mecz, wczoraj, kiedy wyznaczałem 18, z bólem serca zostawiałem 4 chłopaków, prawda, czyli nie załapało się praktycznie 4 w ogóle do 18, czyli nie pojechali na mecz, a co dopiero mówiła pani o zmianach, prawda, no te zmiany, które poszły, no to gdzieś szukaliśmy jeszcze bardziej ofensywnego ustawienia, jeszcze gdzieś świeżości, no i udało się. Wystawił pan dzisiaj Sebastiana Kusaka. Skąd taka decyzja i jak ocenia pan ten dzisiejszy mecz pod kątem tego zawodnika? Zagrał bardzo poprawnie, także do Krystiana też nie miałem wielkich pretensji. Zresztą o tym, co jest dobre, a co jest złe, rozmawiamy zawsze z nimi, a więc tutaj nie będę się wypowiadał. Ja decyduję o składzie, także dzisiaj też zagrał Damian Lubera od pierwszej minuty, chociażby można popatrzeć, jacy wysocy byli obrońcy przeciwnika i gdzieś tu szukaliśmy właśnie niskiego napastnika środkowego, żeby po prostu rozegrać pewne akcje dołem i ich tą mniejszą ruchliwość wykorzystać. Także to decyduje bądź poszczególny mecz, bądź jakiś mój pomysł na grę. Bądź oczywiście forma, tak, bo to obserwujemy cały czas na bieżąco. Ma pan jakiś pomysł na to, jak zaradzić? Na pewno pan ma, tylko właśnie może nam pan zdradzić, co będziecie robić, żeby właśnie poprawić tę skuteczność, która, jak widać, no, tych akcji było mnóstwo, ale niektóre właśnie zabrakło tego wykończenia. Ciężko coś jeszcze zmienić, no bo przecież nie można na treningu tylko strzelać, tak? Naprawdę pracujemy nad tym solidnie, nad tym elementem. Ja myślę, że to jest kwestia mentalna. Mam nadzieję, że teraz już chłopaki uwierzą w siebie, że przełamaliśmy właśnie ten impas nieskuteczności i teraz już pójdzie z górki. No, naprawdę, w sporcie psychika to jest 50% co najmniej. Myślę, że to będzie kluczowe. Dziękujemy bardzo i trzymamy kciuki. Dla HTV Agata Marzec.